Co to do Hungla Wędzjący, stawiane się dzieje! Gdy słyszysz tytuł animacji Jak zostałem, samurajem, od razu kojarzy ci się jak zostałem gangsterem albo inne nie najlepsze tytuły nie tylko animowane, zatem masz taki odruch, taki ugh, obronny. Tyle, że kompletnie niepotrzebnie. Uspokój się. To jest animacja, która była robiona prawie 10 lat, przy której mocno maczał swe paluszki taki. Dosyć znany pan. Mel Brooks, mistrz, geniusz, bóg komedii. On tutaj współpracował, przy scenariuszy zagrał rolę. Zatem ludzie, ja wam powiem tyle, ja wiem, pewnie pisaliście, nie, 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 fe, to jest animacja naprawdę fajna, tyle, że niekoniecznie dla dzieci. Chyba potrzebny ci mentor. Ale gdzie takiego znajdę? Były wielki samuraj. Ej, listy! Po kolei, pierwotny projekt tej animacji to była przeróbka remake Blazing Saddles, płonących siodeł, czyli jednej z najważniejszych komedii w historii naszej popkultury, gdzie mamy czarnego szeryfa w bardzo rasistowskim mieście i on razem z Ginem Wilderem robią rozpierdziel. To jest także film, który po raz pierwszy w historii telewizji pierd był żartem. Jaką długą drogę przeszliśmy od pierda, który był wtedy <laughs> największym tabu na świecie do momentu, gdzie jeżeli nie ma pierda to znaczy, że nie ma minionków. Ale taki był po projekt początkowy. Zaczęto to przerabiać. Przerabiać swoją drogą cudownie właśnie na samuraje. I pierwszy oryginalny tytuł to było Blazing Samurai. Były nagrane głosy. Były nagrane, były zrobione animacje. No i oczywiście pojawiła się pandemia. Pojawiło się zamknięcie studia. Zmieniło się studio, które zaczęło robić to. Zdążyło się nagrać kilka głosów. No w 2019 i dopiero na nowo podjęli ludzie czas, żeby to domknąć. I tak dostaliśmy film, który mocno zmienił swoją fabułę w międzyczasie. Za trzy razy zmieniał się scenariusz, i dlatego nie dostaliśmy Blazing Samurai, tylko dostaliśmy The Paws of Fury Legend of Hank, czyli. Można powiedzieć, wściekłe łapki. Naprawdę, ja nie miałbym problemu, typu, by polski tytuł był jakieś takie wściekłe łapki albo jakieś wściekłe pieski, coś w tym rodzaju. Legenda Hanka, ten Hank też jest celowo tam zrobiony. Trochę szkoda, że to nie jest Blazing Samurai, ale rozumiem. Zatem nie dziwcie się, słyszycie. Tu nie ma nic, jak zostałem samurajem, no bo ten tytuł jest bez sensu i na szczęście cały świat poza Polską ma w miarę dobre tłumaczenia. Ale to już nam po prostu psuje odbiór, i to my jako Polacy mamy także, jak zostałem samurajem, nie chcę na to iść. No ja się ci nie dziwię, też bym nie chciał się iść, gdybym nie wiedział o tym wszystkim. Ale o to tutaj chodzi. Mamy historię, która jest nie tyle remakeiem, co troszeczkę próbą ta, yy, połączenia możliwe, że tak dużej liczby filmów. Samurańskich i nie tylko, że w pewnym momencie możesz się pogubić. Bo fabuła jest oczywiście taka, że jesteśmy w świecie, właśnie na wyspie, gdzie mamy tylko koty i zakaz psów, psy, ble! I tam trafia pies, który zawsze marzył, całe życie sobie marzył, że on chciałby zostać samurajem. Tylko, że wiadomo, on tam jest trochę nienawidzony. Tak jak nienawidzeni byli czarni w południu w Stanach Zjednoczonych, prawda? Albo i po dziś dzień. Więc mamy dokładnie ten sam schemat i on trafia i zostaje tam przypadkiem samurajem i musi się tego nauczyć jednocześnie musi obronić małe miasteczko przed wielkim złym Rickiem Gervaisem. A w ogóle to kolejna sprawa. Ta animacja w oryginale ma znakomity voice cast. Samuel L. Jackson, Michael Sera, Ricky Gervais, Mel Brooks, Dijon Honson. Można tak szperać, bo nawet jest, jest Iglesias, który gra postać, która się nazywa Fluffy. Haha, ha, żart dla tych, którzy uwielbiają jego stand-up. Tutaj naprawdę jest wyraźnie celowanie do innej grupy docelowej, ale niż większość zwiastunów pokazała. Większość zwiastunów, patrzcie, haha, ha, dzieci, Haha. Ha, ha. Mm -mm. To są dzieci, które już obejrzały, nie wiem, Siedmiu Wspaniałych, Siedmiu Samurajów, którzy, którzy wiedzą, co to jest Kurosawa, którzy wiedzą, co to jest West Side Story. No, ile dzieciaków 5-letnich będzie wiedzieć? Niedużo! Więc nagle pojawia się tutaj pytanie, czy marketingowcy nie zrobili absolutnie wszystkiego źle? I Moim zdaniem, troszeczkę tak. To nie jest wina polskiego marketingowca. Oczywiście tytuł jest, bez dwóch zdań, ale to chyba chodzi o to, że ok, jak robimy już animacje dla dzieci, no to haha, to wszystko będzie dla takich samych dzieci, bo dzieci są takie same. Mm -mm. Mnóstwo nas, dorosłych dziadów, dorosłych bab, dorosłych kobiet, dorosłych pań, dorosłych panienek, dorosłych paneczków lubi animację. I animacja, która jest troszeczkę zbyt poważna, zbyt śmieszkowa, zbyt durnowata dla dzieci, to także my jesteśmy grupą docelową. Trzeba było do nas to targetować, więcej tego typu żartów, z wiaduni i tak dalej. Nie bez powodu ten film zaliczył klapę w Stanach i w Polsce też nie robi specjalnego e, hitu. Ale mamy tam fabułę i to, co dostajemy od samotkiego początku, to łamanie czwartej ściany, łamanie czasu przestrzeni, nawiązywanie słowami do przekleństw lub ewentualnie do seksu, nawiązywanie do scen z Blazing Saddles, nawiązywanie do scen z West Side Story, żarty słowne, które wykorzystują Samuela L. Jacksona, czyli ej, przecież on przeklina, pobawmy się tym, jak on przeklina, żeby to brzmiało ciekawie, co to do Kundla w Nędziozercistane się dzieje? Po angielsku jest to Mother Father Cocker Spaniel <grywa> U nas to jest mały kundlu bodajże. <grywa> o, cudowne są te zabawy słowne, mimo tego, że część tych żartów no nie jest najwyższych lotów. I dochodzimy do sytuacji, gdzie mamy postać, która nazywa się Jimbo. Jak JoJimbo, jak film głosowy jak ten samuraj, jak obrońca, ale także jak Jim, czyli postać grana przez Gina Waldera w płonących siodłach, która była pijakiem, który teraz już nie może strzelać i on będzie uczył naszego czarnego szeryfa. Mamy postać, która w pewnym momencie mówi o Roshomonie, Mamy nawiązanie do, do właściwie innych filmów kursowych. Mamy nawiązanie do scen z Siedmiu Samurajów lub Siedmiu Wspaniałych. Mamy nawet pewne rozwiązania wyrwane z tego filmu. Jednocześnie, się przenosimy w całkiem inny styl animacji i mamy postacie, które idą. I, jest, I leci muzyka z początkowy ten fragmencik z West Side Story, gdzie mamy naszych gangsterów Jets i oni, oni, jak jesteś, once you're a Jet, you're always a Jet, prawda? Michael był Jetem swoją drogą, a Michael z The Office lubił opowiadać o tym. Załatwmy tak, pies, Dla osoby, która jest sobie pięciolatkiem, która przyszła zobaczyć miłą bajeczkę, taką wiecie, minionki typu, ta osoba może się nie najlepiej bawić. Za to rodzice, moim zdaniem, szczególnie kinofilskie rodzice, będą po prostu mniam, 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 mniam. więcej odwołań mniam, mniam, więcej odwołań mniam, 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 mniam. więcej żartów popkulturowych, ale nie popkulturowych wiecie to była sobie Madonna, to była Krystyna Gillera, tylko właśnie scena całkiem wyrwana z, z uh, West Side Story, albo na przykład, że robimy teraz flashback i nagle widzimy, że jest inaczej to kręcone, tak wiecie, jakby był to stary taki, stara maszyna i nagle... Kończy się ten flashback i nagle patrzymy, że on był puszczany przez jakiś drewniany właśnie, przez drewnianą kamerę, taką oczywiście zrobioną do czasu w tego filmu, w którym jesteśmy. I co więcej, i ten, ten gadżet wraca. Bo gdy inna postać mówi: Wiesz to, opowiem ci i zaczyna niby robić swój, e, swój flashback, to on mówi nie, nie, ej, 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 robisz flashback? Słuchaj, to chodź, bo ja mam taką zajebistą maszynę, ona będzie robić ten efekt. I ja tak. Wow, łamiemy tą czwartą ścianę non stop. Co więcej, robimy nawet sceny typu właśnie trochę albo komiksowej She-Hulk albo właśnie typowego Mela Brooks'a, gdzie nagle pokazujemy, że jesteśmy w filmie, więc na przykład granice klatek, więc możemy je złamać, więc możemy je przenieść, więc ktoś może pomiędzy scenami przechodzi w ten sposób, że on przesuwa przesuwa e, kadr i nagle przeskakuje do innej sceny. To są rzeczy, które są naprawdę inteligentne, szybkie, pomysłowe. Fajne i absurdalne, tyle że one troszeczkę popią się w tym, że film czasami mówi: No kurcze, wypadałoby jednak opowiedzieć prawdziwą historię, jak jednak Hank się czegoś nauczył, jak Jimbo się czegoś nauczył, jak coś z tego fajnego wyszło. I to jest ten problem, że dostajemy tutaj 90 minut, bo bajka w dodatku mega szanuje, nie trwa tych 90 minut nawet bez napisów i ona zna swoje granice, że można opowiedzieć tą historię szybko i zabawnie, ale. Mamy te elementy takie naturalnej, prawdziwej e, historii, która jest, wiecie, emocjonalna, on tutaj zdradza, on tutaj nie zdradza, tutaj jest coś dobrego. I to może wybić z rytmu, bo mówisz kurczę, ja naprawdę nie mam problemu z 80 minutami żartów Mela Brooksa i tylko z tym. I tak trochę jest, ja naprawdę nie mam problemów. Ale z drugiej strony, czy ktokolwiek poszedł oglądać 80 minut żartów Mela Brooksa w animacji dla dzieci, gdzie nie możesz aż tak wprost mówić o seksie, rasizmie, seksizmie i wyśmiewać popkulturowe mity? Chyba nie. Zatem to jest bardzo dziwne medium, ponieważ Mel Brooks bądź co bądź w tym medium nie miał sukcesów, kompletnie. Miał kilka ról dubbingowych, ale między innymi zagrał w Hotel Transwania 3 i chyba 4 też. Więc nie, to nie jest jego mocna strona. I Peabody in Sherman jeszcze zagrał w 2014. To też nie jest coś dużego. Więc Możliwe, że przez to to medium trochę oszczędziło nam tych lepszych, ostrzejszych żartów, przez to nie będzie to aż tak fajnie na nas działać, ale z drugiej strony, no ja. Ja prychałem. Ja kocham um, Blazing Saddles. To jest jeden z moich ulubionych filmów w historii. mam historię jego powstania, uwielbiam e, każde sceny, uwielbiam te sceny zmieniające, uwielbiam Mondo chociażby, tego ziomeczka wielkiego, który jest. I tutaj mamy sceny wyrwane z Mondo, które są obrócone, i wykorzystujemy animację, by je podkręcić. Na przykład zachowanie jakiegoś, jakiejś postaci, która robi coś strasznego, to tutaj podkręcamy do, do dziesiątej potęgi. Wykorzystujemy to, że mamy Rickiego Gervaisa, który znakomity jest w byciu snobistycznym. Kutasem. I on ma być najbardziej snobistycznym, zarozumiałym kutasem ever. I robi to znakomicie. Tyle, że po polsku... No robię to też dobrze, żeby miło, nie narzekam na dubbing, nie narzekam na dubbing. Hank brzmi jak Michael sera po polsku w 100%. Samuel także po polsku wypada znakomicie, może dałoby się to jeszcze podkręcić, ale nie mam właściwie zarzutów. Może poza tym, że usunięto kilka seksualnych żartów. Między innymi pojawia się słowo bone, które ma być, które wyraźnie jest użyte w dwóch znaczeniach. Po polsku tego nie ma. Po polsku nie ma tego, że wiesz, bone, hehehe, bone, seks haha. No nie. Zatem, kurczę, no, nie bardzo mam na co narzekać, bo dostałem dużo więcej niż się spodziewałem. Z drugiej strony, w pełni rozumiem, jeżeli powiecie, okej, okay, to jest dziwna bajka, bo to jest dziwna bajka. To jest bajka, która próbuje wykorzystać troszeczkę styl animacji e, i taką samoświadomość, którą trochę ma na przykład Hotel transywania 1, jednocześnie opowiadanie historii trochę w stylu Kung Fu Pandy, ale dla tych wszystkich, którzy pisali o, zobaczyli Kung Fu Pandy i podrabiają. Blazing Saddles wyszło 50 lat temu. Blazing Saddles było podstawą scenariusza, zatem gdy uważacie, że jesteście najlepszymi recenzentami, czasem warto się jednak zamknąć, bo gadacie straszliwe bzdury. Jedna osoba, która z jedną z trójki reżyserów pracowała przy animacji przy Kung Fu Pandzie i stąd może zobaczycie podobne elementy wizualne, ale te elementy wizualne to one nawiązują do innych stylów. Mamy scenę z przyczajonego tygrysa ukrytego smoka. Mamy scenę z Hero, kto pamięta jeszcze z Jetem Lee. Mamy kilka innych scen, które wyraźnie po prostu są, ej, pamiętacie taki film z samurajami, Ataki, Ataki i to jest tak, jest to zrobione na tyle subtelnie, że dla osoby, która na oglądała się ten, ta, ta, zioma, ta osoba otworzy tak oczy, a jednocześnie wydaje mi się, że nie daje tutaj w zamian dla fana, po prostu dla dzieciaka, odpowiednio dobrej historii. Bo sama historia no jest trochę wtórna, prawda? Jestem od zera do bohatera. Jestem niedojdom, zostaję, nie wiem, mistrzem czegoś, przypadkiem pokonuje złego, więc ludzie myślą, że jestem taki super, więc jest taka zasada layer reveal, chociaż on nie do końca tutaj jest lajerem, więc to jest fajne, że obeśliliśmy to, a jednocześnie mamy skrzywdzonego starego mistrza, który musi się nauczyć czegoś innego. Karate Kid i tak dalej, te wszystkie historie znamy. Co to do kundla dla wnętrzy o sierści stawianej się dzieje? Gdybym jednak spróbował to domknąć i zastanowić się, okej, okay, moje spaczenie, że kocham tego typu odniesienia, które są inteligentnie zrobione e, i to wypacza moją ocenę. Gdybym po prostu spróbował ugryźć ten film, najbardziej pozbawiając swojego bias, swojego, e, swojej perspektywy, jak się da, no to spojrzałbym na to. W gruncie rzeczy, jak obedrzemy to z tych żartów, prawda, to zostaje nam pościutka historia o rasizmie, o uprzedzeniach kotów do psów, psów do kotów, dużych do małych, bogatych do biednych, bla, bla, bla. I o tym, jak bardzo potrafimy to pokonać z czasem i jak niektóre rzeczy idą tak dosyć powolnie, a drugie trochę szybciej. I jak bardzo nie powinniśmy oceniać innych po e, pozorach i jak te osoby, które często są najlepsze, bardzo często przez nas są oceniane jako najgorsze. Bo to jest akurat, trzeba przyznać, fajna rzecz, że chociażby jest tutaj postać małej dziewczynki, jest tu postać sobie Starego Szoguna. Są te postacie, które mają pewne błędy, jeżeli chodzi o postrzeganie ich lub siebie. I my w filmie widzimy, a okej, okay, oni także mają, mogą się pomylić tak dalej. Na końcu mamy takie troszeczkę obrócenie sytuacji. Nagle okazuje się, że wcale nie jest tak, jak myślimy. Na przykład właśnie chociażby mamy postać Sumo, która okazuje się ma jeden z najlepszych tekstów w ogóle w całym filmie, bo ona, skuta kajdanami, mówi Jestem planktonem w oceanie życia. Albo oceanie egzystencji nawet. Wow, to jest coś, co ja bym musiał wytatuować w ogóle na klacie. Jestem planktonem w oceanie egzystencji. Nasze życie jest bez sensu. Cudowne. Znowu przykład dobrego dubbingu i dobrego pisania tekstu, który będzie po polsku. Zatem, gdy to wszystko obejrzymy, to jest naprawdę urocza historia właśnie o pokonywaniu tych um, przeciwności i naszych uprzedzeń, tak samo jak Blazing Saddles było. Pytanie tylko, czy nie będzie, te żarty nie będą przelatwać ponad głowami um, naszych dzieciaków. Przez cały film na seansie, na którym ja byłem, raz dziecko wybuchło takim dużym śmiechem, za to rodzice prychali dużo częściej. To nie jest dobry znak. Ja wiem o tym, że to nie jest dobry znak. Tyle, że dzieciaki, które były na tym w kinie, wszystkie miały poniżej 5 lat. Zdecydowanie odradzam. Powyżej 8, powyżej 10. Szczerze powiedziawszy, każdy, kto po prostu lubi filmy o samurajach, filmy, a nawet westerny, szczerze powiedziawszy, oczywiście komedię Brooksa, te osoby będą się na tym filmie bawić. Znakomicie. Dobra. Wiem, nie spodziewajcie się tego. A i w ogóle jak to wyjdzie po angielsku, pooglądajcie po angielsku dla samego Rickiego Gervaisa, dla Samuela L. Jacksona, który właściwie zawsze, on ma mnóstwo ról w dubbingu, chociażby Incredibles, Incredibles 2, ale także o takim ptaku w Afryce jakimś tam, nie przypomnę sobie teraz tytułu, on nawet w tych rolach jest naprawdę dobry. To jest, to jest niesamowite, że ten facet ma jedną rolę praktycznie, którą przeszedł śpiąco i to jest rola w... Phantom Menace, czy też Menace to Society, czy po prostu pierwsza część prequeli -y Star Warsowa. Poza tym właściwie on prawie zawsze dowozi i robi cokolwiek, żeby jego rola została zapamiętana. Ale to taka moja miłość do Samuela, to jest mój... Ukochany aktor, od kiedy miałem... Od kiedy malutki. Dobra, kończę. Dajcie mi znać, co sądzicie. Czy byliście na tym w kinie? Idźcie, bo naprawdę są lepsze rzeczy niż polskie komedie romantyczne, polskie filmy i inne rzeczy, które teraz wychodzą. Wrzesień Polski jest w ogóle, więc dajcie zarobić dobrym animacjom. Szczególnie, że sobie na to zasłużyły. Trzymajcie się.